Dzień dobry Państwu. Witajcie bardzo serdecznie na poniedziałkowym fotogarażu, czyli obróbce Waszych zdjęć. Największym darmowym kursie obróbki zdjęć na polskim YouTubie. Tak to nazwijmy. Cześć kochani, cześć. Cześć robaczki, witam Was serdecznie. No z każdym się nie przywitam, bo jest Was już sporo, ale bardzo mi milutko, że jesteście. Na dzisiaj bym chciał, żebyśmy się zajęli portretem w Lightroomie i takowym się troszkę pobawimy. Na pewno wybiorę dzisiaj 2-3 zdjęcia, bo tutaj portret już czeka, już leży. Wiaterek chociażby, kurczę, wysyłał już, oj. Na pewno parę tygodni temu zdjęcie, tylko czekałem, aż doślecie troszkę więcej portretów. Trafiły się portrety, więc możemy zrobić. Cześć Adaś, cześć Włóczyki, Strongil, Czesiu, Gaja, Harp, Lesio, Rafał, Robert, Sobek, Tomek, drugi Tomek, Piotruś i trzeci Tomek, Kamil i czwarty Tomek, i Marcin, i Gabriel, i Felix, i Dawid, i pół na pół. Cześć. No tak, przeleciałem na szybkiego i się przywitałem, bo nie wytrzymałem. Oczywiście, kochani. I tak, standardowo poczekamy sobie, niech sobie dojdzie troszeczkę osób. Na razie mamy 44, co już mnie bardzo cieszy. Słuchajcie, z nowości takich jest to, że kurde, bridge. Bridge działa! Bridge działa. Ostatnia aktualizacja bridge'a. Sterownika karty graficznej pomogła. Zobaczymy, czy też pomoże na OBS-a. No, czy na OBS-a pomoże. To jest ważne pytanie. No, zobaczymy. No, dzisiaj wróciłem do streamów 2K. Mam nadzieję, że bo ostatnio, może inaczej, no mam nadzieję, ostatnio nawet w tym Full HD, kurczę, ścinałem masakrycznie, więc stwierdziłem, że to po prostu nie ma sensu się mordować, więc jedziemy z powrotem w 2K, nie będziemy tutaj stosować półśrodków. No i tak, kochani, po prostu, o i tak. Ja sobie tu jeszcze muszę dwie rzeczy zrobić. Tu się wylogować, tu się zalogować. Opsa. O, fajnie. Dobra, odświeżam skrawkowy upload. Wszystko mam pobrane, nie ma żadnych nowych zdjęć. A pobierałem przed live'em, więc jest spoko. Wylogowuję się i dzisiaj już żadnych zdjęć nie dosyłam. Znaczy, możecie dosyłać, ale na pewno nie będę przeglądał pod tym względem. Jaką wpadkę? Jeżeli mówisz o moich rozdartych gaciach czy wystającym brzuchalu, no to ja dobrze zdaję sobie sprawę, że takie rzeczy są, bo to są rozdarte gacie na remontowe, po prostu. Remontowe. One już swoje w życiu przeżyły. Oj. Siemandero Piotruś, witaj. I Kacperek Pieron 1 też jest. No widziałem, że nie zapomniałeś, widziałem. No, możemy sobie szybko przelecieć do tej zdjęcia. Oj, nie to. Możemy sobie szybko przelecieć. Co tam z nowości się pojawiło u nas? Przynajmniej tych, których nie kojarzę. No, tutaj mamy Adasia. Takowy portrecik, który dzisiaj wykorzystam sobie. Szkoda tylko, że jest troszkę poruszony, ale bardzo ładny kadr. No, dziewczyna bardzo ładna. Ale kadr bardzo fajny, ładne ułożenie, tylko że mamy, no niestety, poruszenie. To nie jest nieostrość, ale widać, że to jest poruszenie, bo jest przeciągnięte w jednej linii. Cacy, mamy takowe też zdjęcie od Adasia, chociaż no to na dzisiaj mi nie pasuje, więc tego pewnie dzisiaj jechać nie będę. Co tam jeszcze mamy z nowości, czego nie widziałem, a jest?
Musimy się w końcu też tymi ptakami zająć. Ale to też nie dzisiaj. No przecież kurde ściągałem. I nie widzę, co tu jest nowego. Te chyba były, jak mi się wydaje. Chociaż może i nowe tu są do niela? Nie wiem. Nie wiem. O! Tu jest nowe zdjęcie. Jakiś taki kanał. O niebieskiej godzinie. Ostre, mocno ostre zdjęcie od początku do końca. Pełna głębia ostrości. Tutaj takowe żeśmy chyba robili. Daniel, ale chyba w poziomie były, nie? Było to jedno z tych zdjęć robione. Takie zdjęcie. Jakiś czas temu. Co my tu jeszcze nowego? O, tu galaktyka wiatraczek. Fajne mgiełki, fajne światełko poranne wpadające przez drzewa z tymi mgiełkami. Lubię takie klimaty. Co tu jeszcze z nowości mamy? Marcin Hołuj, fajny widok, chyba na Babią Górę. Tak mi się coś wydaje. No. Na Babią Górę i to gdzieś chyba ze Spiszu albo z Pienin chyba, co? To zdjęcie będzie zrobione. Tak mi się też coś wydaje. Po klimatach, chociaż miejscówki dokładnie nie kojarzę. Ale fajnie. Tu ładna przejrzystość. Te chmurki. Podoba mi się. To chyba jest jedna z nowości. I również pewnie to. Też mi się to podoba, bo to ładnie ten szlak tak prowadzi. Tędy od boku przez środek zdjęcia. Tu jeszcze mamy ludzi. Turystów. Jakieś też to bardziej fotografy są, widzę. Fajnie. Kurde, gdzie te zdjęcia? No sporo tego pobierałem przed chwilą. Perczysko. Jakieś makro, produktowe. Makroproduktowe. I tutaj co mogę powiedzieć, to tak. No, fajne światło jest, idzie tutaj coś z tym poobrabiać, coś zrobić. Choć widzę, że dużo będzie smolistej czerni. Tylko, że przy takich zdjęciach no tutaj musi być troszeczkę wyższa ta głębia ostrości, bo jednak o, na takie utraty ostrości przy takim zdjęciu nie powinno się pozwalać robić. Także tutaj troszeczkę przysłonę zapewne bym domknął. Natomiast no nie jest źle. Kadr jest fajny. Jak najbardziej to zdjęcie do jakiegoś sklepu mogłoby polecieć po obróbce. Opsa, co my tutaj mamy następnego? To było. Muszę tu przelecieć, zrobić czystki w końcu i poodrzucać te zdjęcia, które już jakiś czas temu poodrzucałem. No, musimy się za te zwierzaki zabrać, ale to będzie na kilka live'ów. Na 2-3, bo jest tego sporo, tych ptaszorów i zwierzaków. Tu sobek żeśmy chyba taki robili, nie? Niemalże identyczne zdjęcia. Jak dobrze pamiętam. Hop, hop, hop. Co tu jeszcze jest z nowości? O! Jakieś czerwone blokowisko. Co do kadru, no to tutaj muszę się wyrazić tak, no wiem, że kuszą takie zdjęcia, bo perspektywa się fajna robi, zbieżna i tego typu rzeczy, ale zobaczcie, no mamy tu poucinane drzewa, nie ma tego dołu, widać, że jest tutaj ewidentnie plac zabaw, zjeżdżalnia, żeby to było w całości, żeby z tym placem zabaw, no to by to zdjęcie dużo lepiej wyglądało. A tak to jest takie zwykłe, proste
pstryk. Na zasadzie podniósł aparat, zrobił zdjęcie, zeszedł i se pstryknął, nie? Także starajcie się unikać czegoś takiego. Zawsze panujcie nad tym kadrem, żeby więcej na nim ukazać. Może nie tyle, że więcej ukazać, tylko żeby na nim wszystko poukładać. Żeby w kadrze wszystko powinno mieć swoje miejsce. No i staramy się nie ucinać takich elementów. Natomiast tutaj, no przez to drzewo, kurczę, szkoda, że ono jest takie wysokie. Tutaj w fajnym miejscu jest ten, nie wiem co to, jak to nazwać, to chyba jakiś stary młyn wodny albo coś. Nie wiem, w każdym razie w fajnym miejscu stoi w kadrze. Ładnie, no to można sobie zawsze wyciąć. No, czasami się zdarzy, że coś takiego wlezie w kadr, albo nie ma możliwości zrobić fajnego kadru bez takiego elementu, to zawsze można sobie wyciapać. Natomiast a propos tych krzewów tutaj, myślę, że one powinny być bardziej rozmazane, bo troszkę za mocno tu już ingerują w ten główny element, w ten budynek. No nie zawsze też jest możliwość, bo przysłona nie da rady, albo ogniskowa, w sensie optyka obiektywu. W każdym razie, no tu już jest taki przyjemniejszy kadr. Pomimo tych krzaków, no bez tych krzaków na pewno tutaj przyjemniej by się odbierało. Hopsa. No tutaj to już w ogóle, to już jest za dużo tego. To tutaj nie ma totalnie najmniejszego sensu. Jakby to był ciasny kadr, o, na przykład teleobiektyw i zrobilibyśmy o tak zdjęcie, gdzie akurat tu byłby całkiem przyjemny kadr. Zachodzące słońce, odbite tylko w tych szybach, wypełnione wszystko na ciasno, plus te konary z tymi, znaczy te pnie z tymi konarami tutaj, w zwalniętą ostrością tam i tu ładnie rozmyte, no to to już inaczej wygląda, prawda? Ale na całości patrząc w ten sposób, to no nie ma na czym oka zawiesić. Tutaj za dużo, totalnie zbyt dużo się dzieje. A tu całkiem przyjemnie skomponowane, choć krzywo. Troszkę pasowałoby wyprostować, ale to taka krzywość, to sobie poradzimy w programie bez problemu. Z czymś takim. Tak samo kawałek tego żurawia też tutaj można usunąć. No tutaj jakiś chyba statek, albo jakaś przystań, coś nam weszła. To nic nie szkodzi. W każdym razie fajnie się dzieli ten kadr. No, brakuje troszkę perspektywy, jest bardzo delikatna perspektywa rzędowa. Natomiast te żurawie są w bardzo przyjemnym miejscu i tutaj dalej coś opowiada, coś się dzieje. Także tu już to zdjęcie mi coś mówi, coś opowiada i ja to już obróbkowo widzę też, jak sobie można do takiej fotografii podejść. Dobra, patrzymy dalej. Wojson. Tych chyba nie widziałem. Chwilka, niech się to poprzybliża. Aha, dobra, to już jest. Tylko masz ostrości, nie masz tu w tym miejscu. No i tak, jeżeli chodzi o to zdjęcie, no to tutaj ostrość na pewno bym tu walnął na tą skałę. Na tą zamszoną tym chem skałkę, na ten kamień, bo on jest tutaj głównym elementem w tym kadrze. Natomiast no zobacz, ostrość dałeś tutaj, no to ładnie wygląda, jakbyś to tak wykadrował, nie? W ten sposób podszedł do zdjęcia, czy nawet, no kurde, za mocno poprzybliżałem. A, nie mam innej możliwości, no dobrze. W ten sposób podszedł do zdjęcia, no to tak, no to fajnie, tutaj nam się maluje, jest super. Jakbyś taki kadr wybrał, ale gdy już robisz coś takiego, no to tutaj już to jest ten główny element. Tutaj się już nie patrzy. To jest główny element, który mi przyciąga wzrok jeszcze z tym oświetleniem tutaj. No to ta ostrość powinna być tu, a tutaj już moglibyśmy sobie pozwolić, żeby tej ostrości nie było. Chociaż przy tak długich czasach naświetlania, tak, długich czasach naświetlania, bo tu widzę, jest długi czas naświetlania, spokojnie, jakby tą przysłonę tak do 11 zamknął, to można by było śmiało sobie uzyskać wszędzie zdolność rozdzielczą. Nawet przy 8 wszędzie o głębi ostrości. Ja tu widzę, że miałeś przysłonę 3,2. No to jest zdecydowanie za mało. Trzeba tutaj dowalić tej przysłony.
O, to zdjęcie mi się bardzo podoba. Dużo się na nim dzieje, ale tak, mamy kawał jakiegoś boru mechowiskowego. Tutaj ta omszona, ten omszony świerk to będzie chyba, czy sosna, bardziej świerk, ewentualnie jodła. Zobaczcie, jak ona fajnie kontrastuje z tą, bo ta jest dużo mniej omszona. Jak to ładnie tutaj wygląda. Plus jeszcze tutaj jakieś wyłamańce, do tego to zamglenie. Takie mam wrażenie, że gdzieś tam na tym zdjęciu, może gdzieś tak patrzę, przyglądam się, bo może gdzieś tam z jakiegoś drzewa dzik na mnie jakiś kuka, jakiś borowy wyłazi zza krzaków. Ale bardzo fajnie, bardzo fajnie, bardzo ładny kadr i przyjemne zdjęcie. Hopsa, co tutaj dalej z nowości będziemy mieli? No tak, tutaj jest już sekcja Zbysiu Stańczyk. Kuźwa. Naprzysyłał dziot tego. No i dobrze. Ale z nowości Zbysia to widzę, to się pojawiło. I tak, Zbysiu. Dlaczego to zdjęcie zrobione z łapy było? Albo był statyw kopnięty? No patrz pan, co żeś zrobił ze stałymi źródłami światła. Patrz pan, co żeś tu porobił, kierwa, no. Tu oczywiście jest ostre, bo to jest oświetlone, tu ma całkowita ciemnica i na przykład te pola, to wszystko są oświetlone tylko tym pięknym pieronem, który tutaj trzasnął. No to tutaj, no to jest coś pięknego. To jest coś pięknego. Natomiast, no tutaj, kurde, panie, no panie. Kurde. Ale fajnie artystycznie można podejść. A to żeśmy już robili, ja sobie te zmienię po prostu na po dwie gwiazdki. Hopsa, bo mam wyeksportowane, ale jeszcze nie wysyłałem, więc na spokojnie. Ale tak, brakuje mi jednego zdjęcia. Nie, jest zdjęcie. I na dzisiaj biorę tutaj to zdjęcie Patryka, to zdjęcie Adasia, ale widziałem, że Jarek jeszcze coś przesyłał. A, jeszcze od Jarka mam tutaj dwie takie fotografie, przepraszam, ja je pominąłem. Jaruś, co do kadru, widzę, że tu kombinowałeś coś, ale tak, staraj się nie robić zdjęć od dołu. Zdjęcia od dołu u kobiet źle wyglądają, bo wtedy za bardzo eksponuje nam tutaj szyję, no tym bardziej, że tutaj patrzy się nam do góry, abyś tak bardziej od góry zrobił to zdjęcie z opartą kobietę na tej ręce, siedzącą na fotelu, no, można było na przykład bardziej kolanka też troszeczkę pokazać i taką patrzącą prawie, że w obiektyw, ale gdzieś tam poza ten obiektyw, myślę, że to lepiej by wyglądało. No w każdym razie na tapetę może wezmę, ale tu mam, widzę, drugie. Tak samo jak robisz takie zdjęcia, widzę, wykorzystałeś samo światło świecy. Samo światło świecy plus do tego, no masz duże jakieś poruszenie, nawet to nie jest poruszenie chyba. Nie, poruszenie w pionie do tego. Bo tu kawałki włosów, te pionowe elementy widzę są w miarę ostre, a resztę jest rozjechane, plus pamiętaj, że żeby nie fotografować ludzi nad źródłem światła, inaczej, nad źródłem ciepła, bo ciepło powoduje to, ciepłe powietrze powoduje zniekształcenie, soczewkowanie powietrza jako takiego. I tutaj na przykład płomień świecy będzie powodował to, że to powietrze nad tą świecą będzie falować i będzie zniekształcać. I prawdopodobnie też właśnie przez to powietrze możesz mieć tutaj całą twarz nieostrą. No zauważ na przykład, jak w trakcie upału jedzie się samochodem i masz rozgrzaną drogę, to nad tą drogą to powietrze faluje. Nawet miejscami się wydaje tak z pewnej odległości, że ta droga to jest jedną rzeką, że jest cała mokra, prawda? Bo odbija światło tak, jakby była lustrem. No właśnie to jest spowodowane rozgrzanym powietrzem, które jest nad tym rozgrzanym asfaltem. Dlatego na przykład nad świecą, jakby ta świeca była z boku, owszem, ale na przykład już tutaj to już tak ci będzie ci przeszkadzać, za bardzo ingerować już
to zniekształcenie. No i plus do tego, no musisz pilnować, żeby twój model nie podnosił do góry oczu tak na siłę, no bo zobacz, co tu masz. No, mózg wyszedł do wierzchu, nie? To trzeba troszkę... To musisz zwracać na to uwagę. Dobra, które z tych zdjęć bym wziął? No to jest ostre, tu mam nieostre. Muszę coś tu wykminić, ale któreś bym wziął. No pewnie byś wolał, żebym to spróbował ugryźć. Tylko tak, no dzisiaj jest zdjęcie, portret typu retusz skóry, retusz portretu. No tu przez tą nieostrość jest samo wyretuszowane. Podobnie u Adasia, przez to, że poruszył tam to zdjęcie. Dobrze, no tutaj mamy pootwierane pory, jest bardzo ostre, więc na tym będzie lepiej pokazywać, co zrobić ze skórą. No dobra, mam 3 fotografie. Gdzie jest Lightroom? Tu jest Lightroom. To zamykam i jeszcze mam to do zamknięcia. No, panie Lightroomie, proszę się rozkręcić. Już, kochani, idę na czacik popatrzeć, tylko zaimportuję tę fotografię. Przepraszam, że chlipię, ale mam gorący kompocik. Znaczy gorący, ciepły. O, dobra. Zdjęcia zaimportowane, a ja już do was idę na czacik. Pomyliłeś plik, wysłałeś mi nieostre. No to masz szansę teraz się naprawić. Wyślij drugi plik, jak masz ochotę. Siemka Cezary, siemka. Już przewijam czacik, już przewijam. Dokładnie, Adaś. Do roboty najgorsze. Najgorsze ciuchy. Znaczy, wiesz co, ja miałem w ogóle płytki kłaść, kleić. Ale stwierdziłem, że zrobię pierw te meble i tam, a potem po meblach, a to drzwi. A to z drzwiami wam jeszcze nie wysłałem. Jutro będzie vlog z drzwiami. To dopiero będzie Januszerka, kurna, Bogusław Łęcina. No to zobaczycie. A to tamto, a to siamto i w końcu się nie wziąłem, ale jak to wiecie, zawsze klejem, kurde, a to człowiek w dupę rękę wytrze, ręką skleju, albo to, albo tamto i jo. A mam takich parę takich gaci wyrozdzielanych, właśnie takich najlepszych, wypierdzianych do roboty. Są najlepsze, a tym bardziej, że wiecie, mam mało takich gaci, w sensie dobrych. Może ze 3-4 pary je po prostu oszczędzam, nie? Nie było zapowiedzi ostatnio portretów. Portrety po prostu dzisiaj zostały ogłoszone. Portrety dzisiaj zostały ogłoszone, ale spokojnie, potworku, to wiesz. Ja wam mówiłem, że na fotogarażę możecie wysyłać każde zdjęcia, nie tylko widoczki i ptaszki. Dobry wieczór, Łukasz, dobry wieczór. Widzę 75 osób, bardzo milutko wszystkich powitać. IV5, siemanko. Paweł, a nie mogłeś tego wcześniej wysłać, tego portretu na upload? Ja mówiłem, że kurde, od już paru live'ów mówię, że w trakcie live'a nie pobieram zdjęć. Proszę kota, niech się nie włamuje. Maciej Czarnecki, super robot robisz. Dziękuję, dziękuję, Maćku. Bardzo dziękuję.
Dobra, tu poczekam na Jarka, może jeszcze co dośle. O jakim dżigu mówisz, ten czakowym? Harpo? Gabriel, no jaki chcesz obiektyw szerokokątny na pioruny? Ogniskową dobierasz do swoich potrzeb, a nie do pieronów. Raz będziesz robił na 35 mm, innym razem będziesz robił na 20. A jeszcze innym razem będziesz klął, bo walnie około ciebie, przeleci ci obok aparatu i będziesz klął, że kurczę, nie miałeś 8 założonych. Rybiego oka. Także wszystko zależy od tego, jak będziesz fotografował. Jak będziesz burzę masz blisko, wali wokół ciebie wszędzie naokoło, no to wtedy szeroki kąt, dosyć szeroki, powiedzmy na pełnej klatki z 20 mm, może 16 nawet. Tak, żeby objąć jak najwięcej nieba i te pierony, żeby były całe. Znów, jeżeli burzę będziesz robił z, tam powiedzmy z 2-3 km, czy tam 5, powiedzmy, będzie dalej, no to jak zrobisz na szerokim kącie, no to te pieronki będziesz miał takie na zdjęciu, nie? A za to będziesz miał kawał chmury. Znając życie, w przypadku naszego szczęścia polowania na burzę, to nawet nie będzie chmura, tylko będzie nimbostratus jeden wielki. Także wiesz, no to nie ma tutaj na to żadnej tabelki, ile milimetrów na to czy na to. Obiektyw od Tesli. No Tomku, domyślam się, że chodziło o ten budynek z zachodem słońca, jak najbardziej, wiesz. Ja tu, wiesz, nie chcę tutaj, brońcie Panie Boże, beszczać waszych zdjęć czy coś, tylko dawać wskazówki, jak sobie w danej sytuacji można podejść do zdjęcia, coś zaproponować, coś innego. No to jak się nie chce krzewów omijać, to potem tak jest. Ja hard na przykład, jeżeli chodzi o burzę, to nigdy nie fotografuję dalej jak 5-10 metrów od samochodu. Bo nawet jeżeli by zaczęło walić koło mnie pieronami, no to w aucie jest najbezpieczniej, nawet bezpieczniej niż w domu, więc a samochód tworzy nam swoistą klatkę Faradaya. A jak wiadomo z fizyki, napięcie rozchodzi się po zewnątrz. Więc no, jak wam walnie w samochód, no tam może upalić coś tam w samochodzie, jeżeli uziemienia nie będzie odpowiedniego, albo po prostu się źle uziemni. Chociaż dla pioruna to nie powinno być przeszkodą. W każdym razie wam się nic nie stanie, bo napięcie rozejdzie się po zewnątrz karoserii. No takie UFO to u nas było w parku Kazimierza Wielkiego, potocznie zwanym właśnie parkiem UFO. Szkoda, że je rozebrali, kurde. Zostały się tylko dwie takie jakby rzeźby do zabawy, takie laminatowe. One mają 50 albo 60 lat. I to UFO też takie miało. To była taka karuzela. Ale wszyscy na to UFO mówili. I kurczę. No i tej karuzeli już nie ma. No jedną jedyną, jaką właśnie tam rozebrali. Z tych, które tam były. Kurde. I ona. A od niej nazwa potoczna parku UFO się wzięła. No widzę, Adaś coś dosłał. No to dobra, weźmiemy jeszcze tu Adasia. No poczekam jeszcze chwilę. Ale słuchajcie, chłopaki, umówcie się, bo to zazwyczaj jest tak, jeden z drugim. O kurde, wysłałem ci nieostre zdjęcie. O kurde, wysłałem ci nie to zdjęcie, co trzeba. O, weź jeszcze raz wejdź, a weź jeszcze raz popraw. Ludzie, ale to weźmy troszeczkę się tak zróbmy, że...
w jakiś sposób się tutaj musicie ogarnąć. No, jakie zdjęcia wysyłacie, takie robię, a nie, że potem jeden, drugi, trzeci, a dużo jest takich przypadków praktycznie co live, że no złe zdjęcie wysłałem, a bo to, no to kurde, popatrz, jakie zdjęcie wysyłasz i wyślij już to dobre, no matko kochana, no, że potem nie było płaczu, że wyrzucam do śmieci. Także no, ogarnijcie się pod tym względem, no. Pewnie Harm. Zoom jest bardzo wygodny przy burzach. Bardzo jest wygodny. Jeszcze jak jest jasny, taki koło 2.8, ale burze śmiało na czwórce można robić, więc nawet i ciemniejszym zoomem się to ogarnie, jeżeli ona nie jest zbyt daleko i te pierony są dość jasne, to i ciemniejszym zoomem się fajne zdjęcia ogarnie. No właśnie nie wiem, Kacper, bo widzę dużo twoich zdjęć. Chociaż nie, czekaj, panie. No patrz, o nie, to solka. No powiedzmy od 25 popatrzymy. Jedno mam twoje. 26 wysłane. O godzinie 22.06 sekund 42. Jak widzicie, ja tutaj dużo zdjęć jeszcze trzymam, jeszcze z tamtego roku trzymam na serwerze. Będę musiał to wyczyścić wszystko. Także Kacperku, może nie poczekałeś, aż wyślę ci zdjęcie, zanim zapodasz następne. Musisz po jednym wysyłać i czekać, aż ono wyśle i dopiero dawać następne, bo inaczej ci zerwie wysyłanie. A daś, no, o te drzwi jak się oprę, to przelecę, bo harmonikowe zakładałem. No zobaczycie, zobaczycie. Jutro będzie vlog z wymianą drzwi. A z takim bólem je wymieniałem, bo miałem ładne dębowe, no ale niestety za bardzo ingerowały w grzejnik. Ale to nic, to jest czasowa wymiana, że tak powiem. Kacper, takich vlogów już jest kilka, jak prowadzenie przygotowuję do Astro, jak ustawiam i te sprawy. Jest kilka na kanale. A mówisz o tym, o muszce. W sensie dzik tęczakowy, ta przynęta z hakiem, co oglądałeś, jako fotografię produktową. No to wiem, że tęczak w glarze to strąg tęczowy. No ja kiedyś bawiłem się troszeczkę w wędkarstwo, ale to bardzo, bardzo dawno temu. Jakieś 16 lat miałem. A strągi tęczowe najlepiej mi się łapało ręką pod kamień. W sensie rękę pod kamień i wyciągnąć strąga. A to my mucha na to mówiliśmy zawsze. Jaruś, ale co ci szkodzi? Mówisz, że podgląd rzucanego zdjęcia jest mały i łatwo pomylić. A co ci szkodzi to zdjęcie otworzyć i zobaczyć, jakie wysyłasz, no? No właśnie, selekcja się jakąś robi coś. No pewnie, że łamię swoje procedury, Andrzejku. Czasami procedury swoje muszę dostosowywać do tego, do tych zaistniałych sytuacji. Dobry wieczór, Aguś. Cześć, Marcin. Witaj, Marcin. Od dawno ci na live nie widziałem.
Lightroom, Jareczku, jest zbyt wolny do robienia selekcji, to przecież to kurde by pół roku zajmowało, żeby ogarnąć jeden z moich katalogów. Fotografujesz Nikonem, to weź sobie rób selekcję w tym. Chociażby w Enix Studio. Nikonowskim. Włączy się, czy się nie włączy? Masz i robisz sobie, przeglądasz sobie zdjęcia, zaznaczasz je sobie gwiazdką, czy tam kolorem i potem tylko ewentualnie te, które masz zaznaczone, chcesz obrobić, przerzucasz do Lightrooma. A tak to, jeżeli ty całe katalogi wrzucasz do Lightrooma, to niesamowicie zamulasz swój komputer. Też możesz się przybliżać i oddalać, tylko ja tutaj mam powyłączane profile aparatu. Kurde, sorka, pozmieniałem sobie sceny, układ scen i z przyzwyczajenia klikam piętro wyżej. No. A czego się łami, Andrzejku? Co masz na myśli? Jaruś, pamiętaj, im więcej zdjęć zaimportujesz do Lightrooma, tym bardziej ci on puchnie na dysku. Te backupy potem zajmują. Same tworzenie miniatur przez Lightrooma, on zapisuje sobie osobne miniatury, to swoje zajmuje. No widzisz, na przykład masz tu katalog Lightroom Temp i on tutaj wszystko sobie zajmuje. Ja oczywiście mam go osobno na dysku zrobione. Ten temp akurat jeszcze taki wielki nie jest. Natomiast jak sobie weźmiesz, nie wiem, czy to będzie w dokumentach. Adobe, nie, tu jest premierowe i photoshopowe, to nie, może być w obrazach. Bo jeszcze tego nie przeniosłem. Ja do tego mam całkowicie osobny dysk. No i masz Lightroom, nie? I tu masz backupy chociażby. No to popatrz, jeden backup to są wszystkie miniatury, jakie masz zapisane w Lightroomie. To już jest 720 mega. Takie backupy im częściej robisz, tym więcej ci one zajmują. Widzisz, tutaj trzy backupy mam już zajmują 4 giga. I on to wszystko sobie musi za każdym razem, gdy włączasz jego czy dany katalog, on sobie to musi wszystko wczytać do pamięci. Zajmuje ci więcej RAMu i zajmuje ci i spowalnia działanie programu. Także to trzeba brać pod uwagę. Dobra, dosłał tylko coś Adaś Kruszewski, to zobaczymy jeszcze, co tam Adaś dosłał. No i Ginol coś przysłał. No i znowu sorka. Kurde, pomyliłem tą scenę. O, Adaś przysłał tutaj jeszcze takowe portreciki. Hopsa. Adaś, nie doświetlaj, lekko nie doświetlaj w takiej scenerii. Jeżeli robisz na pomiarze centralnie ważonym, a tu zapewne tak było, bo zobacz, całą czapeczkę tutaj Bobasa ma spaloną i... O, przepraszam. Całą czapeczkę Bobasa ma spaloną. I masz też szansę spalić skórę u dziecka, bo skóra u dziecka jest o wiele jaśniejsza niż nasza, nie jest opalona, ma mniej pigmentu, zawiera mniej też melaniny, więc i ona się też inaczej świeci pod wpływem światła, także tutaj też trzeba na to zwracać uwagę. No i tutaj proponuję przy takich zdjęciach, gdy robimy osoby, które, gdzie jest, no praktycznie dwa plany te osoby zajmują, bo jest, że tak powiem, rzędowo musimy popatrzeć na zdjęcie, no to w takim wypadku dłuższa ogniskowa, odejść dalej i domknąć przysłonę, no bo zobacz, tutaj te osoby masz poza polem ostrości. Przepraszam, natomiast dzieciaczek jest w polu ostrości. Chociaż widzę, że tutaj masz totalny front focus, że ostrość masz ustawioną naprzód. Gdzieś tu na nogi. Także też trzeba to sobie przypilnować przy zdjęciach. I propos kadru, to tutaj zwrócę uwagę też, żebyś, jak już robisz to tak, albo nie obcinaj tak elementów. Jak tniesz to albo w stawach, w sensie w kolanach, albo w kostkach, ewentualnie tu na podłudziu, tak zwany kadr amerykański, natomiast no tutaj zobacz, tu masz ładnie jeszcze kawałek przestrzeni, a tutaj masz ucięte, więc albo ucinasz z jednej i z drugiej strony, z tym, że tutaj byś też poszedł dziecko byłoby bardzo blisko kadru, albo zostawiasz przestrzeń tu i tu.
Tak samo, no, nawet jeżeli nie miałeś możliwości się cofnąć, no to tutaj masz jeszcze sporo miejsca, gdzie można było tych stóp całą postać pokazać. O, na przykład tutaj jest dużo lepsze to w odbiorze, bo mamy zdjęcie oddycha. Z jednej i z drugiej strony są wszędzie są te marginesy takie zachowane. Jest całkiem przyjemnie. Bardzo ładna plastyka obiektywu. No i tutaj ostrością już trafiłeś bardzo fajnie. Jest dobrze, ale ta plastyka tego obiektywu jest bardzo, bardzo fajna. To nie jest jakieś Fuji albo coś? Nie, to jest CR3, to chyba będzie Canon, nie? Ciekawa zieleń. Fuji lubi taką tworzyć. Hopsa. No i widzisz, tu też masz troszeczkę, jest przypalona ta. No tutaj na tym zdjęciu jeszcze można sobie troszkę z tym poradzić. Dobra, no to słuchajcie, weźmiemy jeszcze zdjęcie Adasia. W takim razie na dziś i zobaczę, co tam Ginal wysłał. Jest i szanowna pani żonka. No, tu mamy fajniutko, ostrutko. To nawet ten retusz ten nie jest tak potrzebny przy tej skórze, bo jest bardzo przyjemna. Całkiem fajnie. Troszkę może bym więcej z tej strony dał oddychać, bo tak patrzę się delikatnie w tą stronę. Jest tak delikatnie, minimalnie przekadrować. To niektórzy się mogą czepiać, że ręka ucięta, powinna gdzieś tu być widoczna. No niekoniecznie, zależy od kadru. No ten kadr nie jest taki zły, żeby... moim zdaniem nie wymaga, żeby ta dłoń tu była gdzieś na siłę wciskana pod brodę, czy zakładane obie ręce z tyłu za głowę. Chociaż tutaj można było chociażby te włosy sobie tu rozwiać, rozwinąć, tak ręką podwiać, ale to już kwestia podejścia. Myślę, że nie jest źle, jeszcze by tak troszeczkę przyciaśnił, to całkiem przyjemnie. Dobra, nie wiem, czy mi się te wszystkie zdjęcia uda dzisiaj zrobić, bo naprawdę trochę tego jest. A dzisiaj to nawet tak na jednym, że tak powiem, wolałbym objaśnić, o co chodzi w retuszu skóry w Lightroomie. W jaki sposób sobie robić retusz w Lightroomie. A robi się bardzo prosto. Z tym, że są pewne zasady, znaczy, to nie powiem, bo to nie są jakieś zasady, które ktoś tam nakreślił, jakieś ramki, które wam... No znowuż przepraszam was, no. Nie, ja muszę tą scenę przesunąć tu jakoś, bo to jest... O! Kurde! jakieś ramki nakreślił, tylko po prostu wskazówki i postaram się wytłumaczyć, dlaczego, co, jak robimy. Canon M50, bardzo fajny, bezlusterkowy, jest malutki. Miałem go kupować do filmowania, ale nie wziąłem go, bo kurczę, czego ja go nie wziąłem? Tylko wziąłem Lumixa. Albo nie miał w pełni odchylanego ekranu, co przy filmowaniu dla mnie jest konieczne, albo nie miał gniazda na mikrofon czy coś, kurczę, no nie pamiętam już. Wiem, że był jakiś powód, który przeważył na Lumixa, czy może Sanek nie miał na lampę, nie pamiętam. A Marcin się pytasz, kiedy kasuję zdjęcia, w sensie wasze zdjęcia, co przysyłacie, czy swoje zdjęcia? Bo ja to tak swoje zdjęcia po prostu... Zależy jak je robię i ile ich robię, ale ogólnie to... Jakiś czas trzymam wszystkie na dysku, jakie zrobię. A kasuję te, które mi niepotrzebne, bo tak to mam pozaznaczane, które mam wybrane. A kasuję te, które mi niepotrzebne, to tak, ja wiem, 4-5 razy w roku robię taką akcję przeglądania i czyszczenia, o. Kacperku, poszukaj sobie, na pewno sobie znajdziesz.
Nie streamowany, tylko sobie pozmieniałem, kuźwa, ten układ scen. Ja jestem wzrokowcem i zapamiętuję 1, 2, 3, 4 i po prostu szybko klikam, zmieniam scenę. A po zmieniłem sobie układ scen w OBS-ie i się mylę. Ale plastyka bardzo fajna, Adaś. Cześć, Paweł Manko, witaj. Czy ja robię preselekcję? Oczywiście, że robię preselekcję zdjęć. Zawsze robię. Zgrywam zdjęcia, od razu przeglądam, które mi pasują na daną chwilę. Potem zostawiam sobie resztę zdjęć jeszcze, bo mogą się przydać. Czasami się przydadzą. Gdzieś tam potrzebuję jakichś dodatkowych zdjęć, to pamiętam, że... A dobra, takie zdjęcie robiłem na takim i takim plenerze. Mam to mniej więcej dotami poustawiane. Ja mniej więcej pamiętam, kiedy na jakim plenerze byłem. Więc sobie szukam. Ale jakże i w tam przeciągu kilku miesięcy mi jest niepotrzebne, to zdjęcie to wywalam. Ale oczywiście zdjęcia nieudane to wypieprzam od razu. To ja tutaj mówię o bardziej o kadrach, które mi się podwajają w jakiś sposób, które są podobne do siebie. Ale tam, gdzie są jakieś kadry, w sensie jakieś poruszone zdjęcie nieostre, czy po prostu mi się nie podoba, no to od razu delete, do kosza i do widzenia. Po co to trzymać? Tym bardziej, że u mnie jedno zdjęcie zajmuje 70 do 80 mega, no to... Tym bardziej po co dyski zaśmiecać. Gabriel, nie, żadnych filtrów do pieronów nie używam. Żadnych. Ja staram się w ogóle jak najmniej filtrów używać. W krajobrazie to praktycznie tylko polaryzacyjny, czasem połóweczka. Do polaryzacyjnego, no i oczywiście ND jakiś mocny, gdy trzeba mi wydłużyć czas naświetlania. Dobrze, przejdziemy sobie do pierwszego zdjęcia. Ja chyba dzisiaj wszystkich nie dam rady, bo to trochę roboty jest, przynajmniej więcej dłubania, aniżeli przy krajobrazie. Do pierwszego zdjęcia i pierwszym zdjęciem będzie, bo będzie bardzo fajnie mi potłumaczyć to zdjęcie Patryka. Zobaczcie, mamy tu pewne nieregularności skóry. Tu jakaś kropeczka, tu jakaś kropeczka, prawdopodobnie albo od makijażu, albo jakiś paproch siadł. Kilka krosteczek, pryszczoli, tu jakaś delikatna blizna i tu jakaś delikatna blizna. No w Lightroomie oczywiście nie mamy takich możliwości retuszu, jakie robimy w Photoshopie, gdzie możemy sobie tak zwane wysokie częstotliwości wyseparować, na nich popracować, na nich poretuszować, osobno sobie zrobić tło, coś na zasadzie tak jak robimy zdjęcie gwiazd, gdzie obrabiamy tło osobno, a gwiazdy potem nakładamy osobno. No, tutaj akurat szczegół byśmy nakładali osobno, separując chociażby filtrem górnoprzepustowym te wszystkie szczegóły. No, w Lightroomie czegoś takiego nie mamy, natomiast możemy sobie przeprowadzić dosyć przyjemną i dosyć szybki retusz skóry. Kochani, więc tak, najpierw ja sobie to zdjęcie troszeczkę obrobię. Jest na granicy niedoświetlenia, które się pojawia tylko w tym miejscu. Na pewno mu dorzucę troszeczkę ekspozycji, ale ściągnę światło. Ekspozycji już widzę za dużo. Przy osobach musimy uważać z ekspozycją, żeby za bardzo nie wyświecić sobie zdjęcia. To samo ze światłami. Ale też nie można za bardzo wyciągać z tła i robić nie wiadomo jakichś HDR-ów, bo też zabijamy sobie cały półcień, który nam maluje twarz, który tą twarz tworzy twarzą trójwymiarową. Znaczy tworzy, no, sprawia wrażenie trójwymiarowości na zdjęciu. Więc musimy o tym pamiętać. Hopsa, troszeczkę sobie dorzucę bieli delikatnie. Gdzieś tam minimalnie czerni. I tak, nie ruszam tekstury przejrzystości. Co najwyżej dodaję delikatnie dehaza, żeby troszkę usunąć utraty kontrastu przez obiektyw. Dodaję tylko troszkę jaskrawości i teraz dodaję sobie saturację.
No oczywiście staram się, żeby skóra była jak najbardziej naturalna. Chociaż tutaj trzeba wziąć pod uwagę to, że jest dużo fluidu narzucone, a ten lubi lekko przypomarańczowiać. Robi się to troszeczkę takiej pomarańczowej na zdjęciach, więc to trzeba brać pod uwagę też. Jeszcze tu zrobię lekką korekcję, troszeczkę kontrastu. Chociaż tym może na samym końcu sobie podjadę. O, wstępnie ustawiam. Jeżeli chodzi o barwy, no akurat przy tym zdjęciu bardzo mi się podoba temperatura barwowa i ilość karmazynów. Jest bardzo delikatnie, więc tutaj tego nawet nie ruszam. No bo po co? Nie ma sensu. Bardzo ładnie sobie to wygląda, więc można bezpośrednio przejść sobie do retuszu. Jeżeli chodzi o odcień naszej skóry, możemy zmieniać sobie na sposób taki, że zmieniamy pomarańcze. Głównie pomarańcze tutaj w tym zakresie odpowiadają za odcień skóry. Żółty już dużo mniej. Żółty już dużo mniej, zobaczcie. Ten bardziej wpływa na złoty pierścionek i na bokehy, które są w tle. Możemy też sobie oczywiście złapać tutaj takie kółeczko i tym kółeczkiem złapać sobie zakres barw, jakie chcemy pozmieniać. Wtedy nam wymiesza tutaj barwy. No i mamy też czerwień. No widzicie, tutaj jest dużo, jest przy malowaniu jakiś róż użyty, więcej czerwieni się więcej pojawia. W każdym razie, jeżeli tu zmieniamy, no to zmieniamy na całości zdjęcia. Więc tutaj robimy sobie jakąś drobną tylko korekcję, jak potrzeba. W kwestii wyostrzania. Czekajcie, ja sobie to muszę wyłączyć, bo cały czas jestem na tym próbce. W kwestii wyostrzania. Zdjęcie. Ja sobie ustawię nawet taki dosyć dobry detal, czyli na około 50. Niech będzie mocniejsze wyostrzanie. Nawet 65. Natomiast zmniejszę sobie promień tego wyostrzania, dam na 0,9 i zmniejszam maskowania, daję na 5. OK. Dobra, i teraz sobie wezmę pędzel korekcyjny i mamy tak, opcję usuwanie, czy to jest usuwanie kontentu na zdjęciu, czyli na przykład jakbyśmy chcieli, nie wiem, usunąć jakiś znak na zdjęciu, nie? No ja przejadę tutaj po tej bliźnie, to on to nie za dobrze zrobi. Zobaczcie, tutaj taką krychą nam zrobił. To jest bardziej, jeżeli chcielibyśmy osłupa ze zdjęcia krajobrazowego usunąć, czy jakieś tam rzeczy. No to czy jak na przykład jakiś taki drobny pyłek, no to jeszcze tak. Tu mamy pędzel korekcyjny i nim się najlepiej pracuje, a stempel jest bardziej do klonowania, jeżeli do zastępowania. Ja sobie zrobię pędzlem korekcyjnym, zmniejszę mu troszeczkę jeszcze tutaj przenikanie, żeby całkowicie mi nie ciapał. I tak, robi nam próbkę i staramy się zawsze tą próbkę pobierać z miejsca bardzo podobnego teksturą, żeby to dobrze wyglądało. I powiem wam szczerze, dla mnie tutaj troszeczkę to zepsuli. Wolałem, gdy w poprzedniej wersji Lightrooma pędzel korekcyjny. Oczywiście to jest półśrodek. Używanie pędzla korekcyjnego, już popsułem. Używanie pędzla korekcyjnego to jest półśrodek. Natomiast no, pokazuję wam tutaj możliwości, że można zrobić. Co niektórych miejsc, też nie wszystko. I nie wszystko należy retuszować. Kurde, czego on mi się nie chce odklikać? Może za szybko robię po prostu, biorąc pod uwagę to, że mamy live'a. Tu jest jakiś włosek, to też go taki niepotrzebny, irytujący. A może na 70 dam krycie, a raczej wypełnianie. No kurde, i znowu się nie odkliknął. Usuń to. O. Hopsa. Więc zrobię powolutku. No i tego paproszka sobie jeszcze wezmę. Kurde, i znowuż. O, teraz.
Te myślę sobie już zostawię, niedoskonałości. No i troszeczkę tą bliznę tutaj przejadę. Zwiększę sobie tylko pędzelek. I zobaczymy, co program zrobi. No, tak to zapróbkował. Trochę kiepsko, no ale dobra, zostawię to, powiedzmy. Dla takiej delikatności. Jeszcze tak. To bym sobie wziął. To miejsce, to miejsce. I to miejsce. Oraz tu jakiś taki mikro coś tam było. Dobra, myślę, że to nam wystarczy. Teraz pasuje mi wyseparować sobie tą skórę. Pasuje wyseparować tą skórę. Jak to zrobimy? Weźmiemy pędzel. Wyłączymy automaskę. I odmalowuję sobie rękę oraz twarz naszej modeliny. Hopsa. Teraz na tej masce biorę, przecinam ją z zakresem koloru, wybieram sobie zakres koloru, jaki mam mi zapróbkować, no i go dostosowuję do naszej twarzy. O, tak, żeby było bardziej ze światłami. Dobrze, jak najbardziej może zostać. Teraz usuwam z tego zaznaczenia ważne elementy. Biorę substrat, pędzel oczywiście, nawet na wyłączonej automasce. I tak, usuwam z tego zaznaczenia brwi. Usuwam oczy wraz z białkami i kącikiem. Na tych trzeba pracować osobno. Delikatnie też schodzę sobie na rzęsy. Okej. Hopsa. Może być. Jeszcze ta brew. Se delikatnie zwiększę. Dobrze, usuwam też usta. Hopsa, troszeczkę tu bardziej jeszcze muszę sobie to wtopić. Dobra, i paznokcie. A przynajmniej ten jeden. No, dobrze by było jeszcze tutaj ten, z tego pierścionka trochę ściągnąć.
Hopsa, czy jeszcze gdzieś mam jakieś elementy takie? No raczej nie. Tutaj troszkę mogę sobie to... O! Dopasować, żeby nie było zbyt ostre przejście. Troszkę tutaj. To zaznaczenie było też takie dosyć staranne. Tu może być na ostro, bo tutaj ładnie nam ta krawędź się tutaj miesza. Tu troszeczkę sobie wtopię, ale jak najbardziej sobie tu wchodzi ta skóra. Tu też delikatnie sobie wtopię, bo i tak mamy tutaj już delikatną nieostrość. Tu kawałek wystającego, nie wiem, czy to ucha, czy czegoś, to nie będę ruszał. Chociaż tu nie będzie jakaś duża ingerencja, więc to i tak nie będzie tak widać, ale lepiej sobie troszkę dopieścić i tu delikatnie zmiękczyć. Dobra. Mam wyseparowaną naszą skórę. I tak, nawet zduplikuję sobie tą maskę dla bezpieczeństwa. Całą. I tutaj przede wszystkim, co należy, w jaki sposób można najłatwiej zmiękczyć skórę. Używając dwóch suwaków, tekstura i przejrzystość. Ale oczywiście, tak jak wam mówiłem, to nie jest takie działanie jak Dodge & Burn chociażby właśnie w Photoshopie, czy, to, który polega właśnie na separacji górnych częstotliwości i tego typu rzeczach, no ale to przy tym schodzi dużo dłużej. Czasami nawet to i parę dziesiąt minut do paru godzin profesjonaliści pracują nad jednym zdjęciem, nad takim profesjonalnym retuszem skóry. Natomiast no tak w miarę szybko tutaj możecie sobie w Lightroomie przeprowadzić taki retusz skóry, tak jak tutaj wam pokazuję. No i tak, zobaczcie. Ściągam sobie troszeczkę przejrzystości i to nawet tak i przejrzystości samej ściągam dosyć sporo. W tym wypadku dam nawet takie minus 60 i ściągam też tekstury. Też żeby całkowicie nie zabić, nie zrobić o... Plastic Fantastic, kurde, a widuję takie zdjęcia bardzo często na internetach. Nie, czegoś takiego błagam, nie róbcie. Ściągamy trochę tej przejrzystości, ja tak dam jakieś minus 55 i do tego ściągnę sobie trochę, na jakieś minus 35 ściągnę tekstury. O, i nasza skóra jest o wiele miększejsza. Nawet bym, powiem szczerze, przejrzystości jeszcze bym ujął tak na minus 70, a tekstury dodam na jakieś minus 30. I już ta różnica przy zdjęciu, jeżeli chodzi o Lightrooma, już będzie olbrzymia. O, jak sobie zobaczycie, w fakturze skóry jest już olbrzymia różnica. Ale pamiętajcie, zawsze jest pewien moment, gdzie należy skończyć to zmiękczanie. To jest ten moment, gdy już zabijacie całkowicie pory skóry. One muszą być delikatnie widoczne. No takie rzeczy jak usuwanie zmarszczek czy coś, no to się najlepiej robi w Dodge & Burn właśnie, znaczy w procesie Dodge & Burn używając Photoshopa. Natomiast ładne zmiękczenie skóry, zmniejszenie jej porowatości, zmniejszenie kontrastów lokalnych na tej skórze, jak najbardziej możecie sobie zrobić, widzicie, w Lightroomie. Właśnie w ten sposób. Zdjęcie już jest dosyć delikatne. Ja teraz sobie to jeszcze skoryguję, bo jeszcze to jest dla mnie troszkę za dużo. Więc tekstury daje minus 25 i minus 65 przejrzystości. O, tak, bo ja te włoski, to wszystko, ten szczegół chcę mieć widoczny na zdjęciu, ale bardzo ładnie zmiękczony. No i teraz tak, dużym podstawowym błędem każdej z osób retuszujących zdjęcia, znaczy próbujących, bawiącej się w retusz, nie, że każdej retuszującej, bo retuszujące to wiedzą, czego nie robić, to jest na przykład pędzel korekcyjny na nosie. Czegoś takiego nie robimy, że używamy sobie tu na nosie pędzla korekcyjnego. No, to ja naklikałem, więc trochę go przymuliłem. Dobra. Zamuliłem. Jeszcze tu mi się, kurde, nie chce puścić.
Puść się, chuju jeden. O, nie robimy takich rzeczy. Bo zabijamy sobie całe światło na tym nosie. Na tym nosie to światło, ono jest bardzo, bardzo, bardzo ważne. Ja teraz pousuwam to, co tu naklikałem. To światło jest bardzo ważne, bo ono tworzy nam całą przestrzeń, całą bryłę osoby. Nos się zawsze najbardziej świeci, bo z całej twarzy na nosie jest najwięcej łoju, ludzkiego łoju po prostu. Olejków, naturalnych olejów, jakie nasze ciało wytwarza. I ten nosek się musi świecić. On ma być taką iskierką. Przepraszam, jeżeli chodzi o zdjęcie. Dobra, w każdym razie to zdjęcie nie jest skończone. Teraz ja zawsze przy retuszu jeszcze pracuję nad oczami i nad pewnymi elementami. Mianowicie usta. No to tutaj też ponownie biorę sobie pędzelek na nowej masce, maluję sobie nasze usteczka. Tu wezmę sobie gumką troszeczkę w topie bardziej w tych miejscach. O, dobra. I tu mamy nasze usteczka. Może troszeczkę je poprawię. Tutaj sobie delikatnie jeszcze. O! Dobrze. No i na ustach. Ja lubię dodać się troszeczkę kontrastu na ustach. Troszkę dodać im delikatnie jeszcze przejrzystości. Usta nam wiele mówią o człowieku i szczególnie u kobiety, gdy one są takie delikatnie, no nie tyle spękane, ale mają te zmarszczeczki takie delikatne. To daje wrażenie takiej ponętności, więc jak najbardziej. Troszeczkę na ustach, nawet nie tyle dodaję sobie świateł, co bardzo delikatnie dodaję bieli. Hopsa. No i można, na pewno dodaję sobie też więcej saturacji na samych ustach, żeby podbić sobie ich barwę. Czy to jest barwa szminki, czy to jest barwa naturalna, ale zawsze sobie jej trochę dodaję. To jest jedna rzecz. Jeżeli chcecie zmienić odcień ust, no to tutaj hue możecie sobie to zmienić i sobie zrobić, jaki tam odcień chcecie. Potem to ładnie jeszcze wtopić, blurować w resztę. No, ja tutaj ruszać nie będę. Co najwyżej, bardzo delikatnie dodam na bardzo delikatny minusik. Taki minus 4,5. Delikatnie dodając takiego, można powiedzieć, delikatnego karmazynu. No i też dodam troszeczkę właśnie też delikatnie karmazynu, żeby podbić ten delikatny błyszczyk, jaki tu był na ustach. Ok, może delikatnie jest zbyt saturacji, więc zmniejszę sobie o 5. Teraz oczy. Oczy odzwierciedlenie duszy. Oczy robię na parę razy. To znaczy, tutaj sobie włączę już automaskę i tak, osobno sobie zaznaczam same białka oczu. No, gumkę chciałem. To musi być ładnie odznaczone. No kurde. Okej. I na białkach delikatnie ściągam saturacji. Nie całkiem, nie zrobić ich szarych, ale delikatnie ściągam saturacji, co dzięki czemu nieco zmniejszę ich przekrwienie. No myślę taki minus 30, minus 25. Nieco zmniejszyłem przekrwienie. Dobrze, teraz źrenice, a raczej tęczówki. Te lubię sobie troszeczkę bardziej wysycić. Więc ponownie pędzelek.
Objeżdżam sobie nasze źrenice. Tęczówki ze źrenicami. O, tak się wyrażę. Hopsa. I tutaj. Nuta bieli dla takiej fajniejszej iskry w oku. Troszeczkę tekstury i przejrzystości, bardzo delikatnie. I nieco saturacji. Myślę, że takie plus 15 wystarczy. Może troszeczkę mniej bieli, żeby haskiego nie zrobić. Ok. Tak samo dobrze jest sobie troszeczkę wzmocnić rzęsy i brwi. Więc znów pędzelek. Tu gdzie nie, gdzie sobie pozaznaczam, nie muszą być wszędzie. Szczególnie te poza polem ostrości, ale chociażby tutaj wychodzące nam z powiek. Ja troszeczkę pozaznaczam sobie z ciałem, że tak powiem, ze skórą na zewnątrz, poza włosami, to się nic nie dzieje. Hopsa. I tutaj też troszeczkę dodaję przejrzystości sobie, delikatnie. O. I osobno brwi. Hopsa. Hopsa. I na brwiach troszeczkę tekstury. Delikatnie przejrzystości i troszeczkę kontrastu. Bardzo subtelnie. Ok. Tu co do ułożenia tego zdjęcia i co do kadru jeszcze się muszę wypowiedzieć. W sensie kadr bardzo ładnie jest przycięty, ładnie jest tutaj przekrojony. Ułożenie oczu, no bardzo ładnie na zdjęciu. Jedyna rzecz, do której się mogę dopieprzyć, że jest właśnie zbyt delikatnie od dołu zrobiony, przez co albo modelka po prostu za bardzo głowę do tyłu odchyliła, przez co ma tutaj tą szczękę dosyć mocniej zarysowaną, jest masywniejsza, jest nieproporcjonalna wobec czoła. No, przy osobach, które na przykład mają taką mocniejszą szczękę, albo na zdjęciach tak wychodzi, ja polecam, żeby delikatnie bardziej czołem do aparatu, z byka podejść. Troszeczkę albo zrobić zdjęcie bardziej od góry, unieść lekko aparat, troszkę wyżej, albo poprosić modelkę, żeby troszeczkę tą głowę delikatnie upuściła, że tak powiem. Dobrze, powrócę jeszcze do tej pustej maski, którą sobie zrobiłem tutaj kopię i na niej jeszcze delikatnie dodam sobie świateł. Ciuteńkę ujmę dehaze'a, ale to tak dosłownie na minus 2. Dodam ciut kontrastu. I tutaj na krzywej można bardzo delikatnie na samej tej skórze troszkę popracować. Obniżę sobie światła. Ostre światła, biele. Natomiast same światła tak delikatnie unoszę. I jeszcze tu troszkę dostosuję sobie cienie. Tutaj może światełek ciut mniej. Jeszcze może bym... Cieni nawet powiem wam, że teraz tutaj sobie ściągnę, jeżeli chodzi o suwak. Powiększając tutaj ten światłocień, bo to bardzo dobrze robi dla zdjęcia. I dodam sobie jeszcze troszkę kontrastu. Ok. Teraz przechodzę na całość fotografii. Dodam sobie tutaj nieco nutkę bieli. Troszeczkę kontrastu na całości. Przy skórze musimy też uważać z kontrastem nie za dużo, bo potem nam na wydruku wyjdzie pomarańczowa. Trzeba na to zwracać uwagę. No i dla mnie ta skóra jest delikatnie zbyt pomarańczowa, więc ja sobie tym pomarańczem bardzo subtelnie, tak dosłownie delikatnie, na plus 5 w kierunku zieleni jadę. Znaczy nie zieleni, żółci. Nawet plus 4 bym powiedział.
czerwienią, może tak minimalnie na plus 2 w kierunku pomarańczu. Okej. Dobrze, reszta jest fajnie. Teraz oczywiście, no nie byłbym sobą, jakbym jeszcze do zdjęcia nie dorobił borowej winiety kierunkującej światło, prowadzącej oko widza. Puszczę ją w ten sposób. Tam mamy źródło światła, tędy wchodzi, świeci. Odwracam po zewnątrz więcej kontrastu. Upuszczę delikatnie ekspozycji, ale powrócę z bielą i ze światłami. O! I tak się prezentuje zdjęcie zrobione tu przeze mnie w Lightroomie, robiąc powoli, tłumacząc powoli, o co chodzi. No. Jak widzicie, w Lightroomie całkowicie przyjemnie można sobie popracować nad zdjęciem, popracować sobie nad skórą i to źle wyglądać nie będzie. Co możecie sobie przyjrzeć? No, zmniejszone przekrwienie białek ocznych, troszeczkę dodana iskierka w oku, wzmocnione nieco brwi na kontrastach półcieni, skóra oczywiście zmiękczona, delikatniejsza, mniej widoczne pory, z utrzymanym kontrastem. I to, co mówiłem, to jest z moich wskazówek dla Was. Nie zabijajcie tego światła na nosie, bo jeżeli tu nawet nic nie zrobicie, a tu zabijecie światło na nosie, robicie ze zdjęcia plastik fantastik. Takich rzeczy się nie robi. Ja przy retuszu skóry staram się używać, no używam pędzla korekcyjnego w Lightroomie, natomiast no, staram się używać go dosyć niedużo, no tylko bardziej do takich dużych mankamentów, przy których nie poradzę sobie. No ale jak widzicie, ten pędzel, jeżeli chodzi o Lightrooma, to nie poradzi sobie aż tak dobrze. No tutaj bym musiał teraz jeszcze sobie to parę razy przemalować pionowo, przejeżdżając sobie zgodnie z kierunkiem układania się kształtu ciała. Natomiast jak widzieliście, to też tego pędzla nie używam na całkowitym kryciu 100%, tylko tak delikatnie, żeby mimo wszystko ta faktura gdzieś tam przebijała. Ona ma być delikatniejsza, a nie rozciapana, że tak powiem. No, różnica przy zdjęciu jest bardzo duża, jest dużo delikatniejsze i gwarantuję, że w druku czy na odbitce taka fotografia będzie wyglądać bardzo ładnie, bardzo dobrze. Nieraz tak sesje ślubne w ten sposób dopracowywałem w Lightroomie. Dobrze. No, to jedno zdjęcie mamy zrobione. No jest trochę tych zdjęć tutaj, ale postaram się jeszcze coś tutaj poogarniać. No, tu mamy tutaj drugie, to za chwilkę muszę sobie przepalić i idę na czat. Coś tam żeście nakleli na mnie na czacie, bo tu zapewne dzisiaj znawców będzie łot pierona. Czytam. Nie, Marcin, poruszone, nie ostre, takie tego typu to aut od razu, to nie ma co. Takie to najdłużej tydzień u mnie siedzą. Tydzień do dwóch. Takie zdjęcia najdłużej u mnie siedzą. Wiecie co? Pozwólcie mi, że ja sobie tu zrobię jeszcze jedno okienko, takie właśnie na czaty, żeby z wami sobie móc siedzieć i gadać. Jezu. Utwórz duplikat. Ekran 2 niech będzie. I tutaj bym sobie... powiększył swoją kamercię. Wiem, co dla niektórych was mogę mieć burdel na pulpicie. Uwierzcie, że to burdel nie jest, tylko to jest
tylko to jest artystyczny nieład. Ja tu wszystko mam poukładane tak, jak ma być. No poruszony żeś zrobił, zobaczyłeś ładną dziewczynę Adaś i żeś kuźwa wziął Adam. I żeś wziął, kurde, zacząłeś się część, łapieś zaczęły część, panie, kurde, i złapałeś za obiektyw. Ej, no, żeś wibrator włączył. Tomek, żadne AI. Żadne AI. Fu. Dokładnie, trzeba robić samemu, rozumieć co się dzieje i panować nad tym. Każda skóra jest inna, każdy ma inną, ba. Zdjęcie tej samej osoby zrobione w odstępie czasu, tam 15 minut, już będzie się inaczej retuszowało, ze względu na światło, ze względu na scenerię, ze względu na to, że ta osoba się zmęczy i już, powiedzmy, będzie bardziej się ta skóra odbijała, bo będzie mniej matowa niż była na początku. Tak, chociażby tutaj, o, moja już się zaczyna świecić. Jak przetrę sobie tu, to już się nie będzie świecić czoło. No, to jest normalne. Więc tutaj żaden program, żaden AI sobie z tym nie poradzi. No teraz jest modne, teraz to AI wszędzie. Boże, mi się żygać nie chce, jak już to widzę. No, niedługo to nie będziecie musieli myśleć nawet, tylko będzie AI od tego. Ludzie, opanujcie się. Ja już nie wyostrzam. Oczywiście przez to, że mam wyostrzanie zrobione na całości zdjęcia, więc już samej skóry nie wyostrzam. Ale można, jeżeli faktycznie ona jest bardzo delikatna, to można troszeczkę na niej jeszcze wyostrzyć. O, Gabriel, herbatka z hibiskusa, gratuluję, bardzo dobra. Chociaż ja dzisiaj kompocik wiśniowy, domowy kompocik wiśniowy. No słuchaj, no ja nie chcę oszukiwać technologii. Ja po prostu nie oszukuję siebie. Co nie zmienia faktu, Adaś, że zrobiłeś poruszone zdjęcie. Nie zmienia faktu. Widzisz, tak cię łapy często, że nawet ci stabilizacja nie pomogła. Nie, przepraszam, ja lustrzankami myślę. YouTube'owi fotografowie sobie mogą robić, bo YouTube'owi fotografowie szukają sobie tematów do robienia filmów na YouTube'a. Co jest normalne, bo fotografia jest ograniczona. I nie ma tu, że tak powiem, wiele, bardzo dużo jakiegoś do powiedzenia. Znaczy, w nieskończoność nie da się robić materiału, więc YouTube'owie szukają. Ale profesjonalni fotografowie zajmujący się obróbką zdjęć profesjonalnych, do gazet, Playboyów, Vogue'ów i innych rzeczy, nie używają takich rzeczy, tylko robią Dutch and Burn i przy niejednym zdjęciu spędzają po kilka godzin. Ja wiem, że Jacek nie jest YouTube'owy fotograf, znam Jacka, doskonale kojarzę osobnika, ba, zdarzało się, że gadaliśmy tam na YouTubie. Kurde, się usypałem. O Jezu, dobra, nieważne, bo zaraz będzie znowuż gówno burza. Jak mówiłem, znawcy się zaraz pojawią. Niestety,
jeżeli uważacie, że maszyna czy pomoc, sztuczna inteligencja jest mądrzejsza od was i lepiej sobie z czymś radzi, no to dobrze. Ja uważam, że zrobię lepiej, aniżeli robi to jakaś sztuczna inteligencja. Tu nie chodzi o pomaganie sobie coś. Tu nie chodzi o pomaganie sobie w czymś. Bo można sobie owszem pomagać, ale kurde... brakuje mi słów. Brakuje mi słów. Bardziej chodzi o wiedzę, żeby wiedzieć, co się robi. A nie, że program ma wiedzieć za ciebie. No, coś ciebie za... Fotograf, który, nie wiem, w pewnym momencie może będzie chciał być fotografem profesjonalnym, skoro nie będzie wiedział, co jak z czym się gryzie. No to, to wiecie, to jest takie... To jest o dupę rozbić. Takie rzeczy. Świeży tytoń, ja kupiłem i znowu muszę go grzać jak cholera. No ale dużo znieść do masowej obróbki. Olo Boga. Znów się zaczyna. Znów się zaczyna. Wtyczka może być dobra, Marian, ale ona nie zrobi tego, co możesz sobie zrobić sam. Nie zapanujesz nad wtyczką tak, jak zapanujesz sam nad zdjęciem. No ale to ty masz, Włodek, wiedzieć, co w zdjęciu jest nie tak i co w nim zmienić, a nie żeby ci maszyna podpowiadała. Bo wtedy zadaj sobie pytanie, czy ty robisz zdjęcie i czy ty jesteś jego autorem, czy tym autorem jest maszyna. Niestety, jeżeli ktoś profesjonalnie podchodzi do swojej pracy, to profesjonalnie ją wykonuje, nie używając półśrodków. Bo jeżeli ktoś chce jechać maszynowo i tak jak tutaj mówicie, jeżeli ma dużo zdjęć do obróbki, co to jest dużo zdjęć do obróbki? 50? 100? To wcale nie jest tak dużo czasu. No to matko kochana, jeżeli robimy coś dla klienta, no to poświęćmy temu klientowi trochę tego czasu, a nie odpierdalajmy coś. Jeb, następny proszę. No to albo wtedy jesteśmy Januszem biznesu i robimy coś za 1500 zł, albo robimy coś za dobre pieniądze i jesteśmy profesjonalistami. No to tu trzeba do tego podchodzić. Klient i tak widzi, co jest ze zdjęciem zrobione. No. Bo jeżeli tak podchodzimy do sprawy, no to na cholerę trzymać aparaty, pokupić sobie telefony. O, w telefonie też masz AI. Proszę bardzo. Cyk, odwrócę sobie, włączę sobie tu jakiś tryb portretowy, czy co tam jest, nie wiem, nawet kurde nie używałem tego bardzo dawno. Niech będzie zdjęcie, odwróć. O, i tu mam taki suwaczek, którym sobie, o, zmiękczam swoją własną skórę, o, proszę bardzo, pyk, albo sobie ją... Kurde, chociaż nie, ja ten suwaczek zamieniłem na suwaczek ekspozycji, żeby ją kontrolować. No i tak. No, w każdym razie, o, tu chyba jest. Twarz, jakieś filtry. O, proszę bardzo, mogę sobie ryja obniżyć od dołu.
No i tutaj sobie kolor skóry zmienić i inne rzeczy. Na cholerę używać aparatu do tego? Po co? Kurde. Sesję można telefonem zrobić. Od razu ten, powłączacie sobie bokechy, rozmywanie tła, od razu sobie walniecie, kurczę, usuwanie niedoskonałości skóry, wszystko inne będzie cacy. Kurde. Po co? Gabriel, możesz pstrykać z aparatu, tylko jeżeli to robisz nocą i na długim czasie, to polecam włączyć sobie wtedy chociażby samowyzwalacz, nawet na te 3-5 sekund, żeby ten aparat się ustabilizował po tym cyknięciu twoim. No właśnie, dokładnie, Wataszka. Każdy ma swój target klienta i każdy też w jakiś sposób ceni swoją pracę. Ceni swoją pracę, swoją indywidualność, o, Harp tutaj mi podpowiedział, swoje podejście i mój szacunek do klienta i do mojej własnej pracy, jaką wykonuję. Bo jeżeli ja mam mieć podejście, że o Boga, mam 500 zdjęć do zrobienia, kurde. Nie, przepierdolę se przez wtyczkę, będę miał w jeden dzień wszystko zrobione. Kurde, presetem polecę, kurde. O, klient będzie zadowolony, jak zgarnę kasę następny, proszę. No dobra, no to tak, no owszem, no Chińczyki w ten sposób zbudowali całą swoją gospodarkę, ale na masowej produkcji gówna. No, także to jest... To dokładnie jest to samo. I to nie jest kwestia tego, że ja jestem jakiejś starej daty czy coś. Nie. Po prostu realnie i... Realnie i z szacunkiem podchodzę do tego, co robię. Włodku, najważniejsze, żeby tobie się twoje zdjęcie podobało. Ewentualnie klientowi, dla którego robisz. Jeżeli nie robisz dla klientów, robisz dla siebie, to ono się ma tobie podobać. Ty jesteś tu w tym wykonaniu twórcą, jesteś autorem i ty decydujesz, co pokazujesz i jak pokazujesz. Ale jeżeli ktoś podejdzie, ktoś ci coś podpowie, coś zrobi, coś poprawi i nagle stwierdza, że jest lepiej, no to wyciągnij z tego wnioski, w jaki sposób na drugi raz zrobić samemu w ten sposób zdjęcie i samemu w ten sposób do tego dojść. Czy to w kwestii obróbki, czy to w kwestii kompozycji kadru, czy to w kwestii naświetlenia tego kadru, wykorzystania trójkąta ekspozycji, wykorzystania odpowiedniej głębi, wykorzystania odpowiedniej ogniskowej. Głównie zdjęcie tworzy się podczas fotografowania. Sam proces obróbki to jest tylko po prostu dopieszczenie i stworzenie zamysłu, jakie się miało podczas robienia zdjęcia. Ja nie wiem, co wy macie z tym czasem, naprawdę. Jeżeli przyjmuję jakieś zlecenie, robię coś dla klienta, to wyliczam czas, jaki mi to zajmie i stosowną cenę wobec tego czasu. No kurde, albo klient chce i będzie miał, ma pewność, że będzie miał dobrze zrobione, albo klient powie, nie, dziękuję, wybiorę sobie Janusza, który mi to zrobi szybciej na sztucznej inteligencji. No.
Wataszka, w postprodukcji to możesz tylko cuda robić, pracując na barwie i na świetle, które już jest na tym zdjęciu. Przynajmniej to, co ja robię. Natomiast głębi, perspektywy, ostrości, tego nie oszukasz. No i kadru. Tego nie oszukasz. Jak to sobie spieprzysz podczas fotografowania, to żadną obróbką tego nie naprawisz. Tomek TK, jak nie była mowa o żadnym kliencie? Skoro mówisz profesjonalni fotografowie, no to ja rozumiem, że profesjonalny fotograf zajmuje się fotografią zawodowo i z tego żyje. Bo jeżeli mówisz profesjonalni fotografowie, którzy robią na 500 zdjęć na Facebooka i potrzebują szybko obrobić, no to to nie są profesjonalni fotografowie, tylko to są pstrykacze Facebookowi. A wiesz, Andrzejku, myślę, że to jest dobry pomysł. Jak najbardziej można by było omówić i to osobno takiego live'a zrobić. Live'a bez obróbki, ale z omówieniem, bo tych zdjęć jest dużo. I z omówieniem tych zdjęć, które odrzucam i dlaczego odrzucam. Nigdy nie dowiesz się, jak wygląda tak do końca profesjonalna obróbka. Tutaj sobie już coś wmawiasz. Piszesz głupoty, dokładnie. Piszesz głupoty i to takie konkretne głupoty. Dobra. Wy sobie tu... Tego, co się dzieje za kulisami, my tego się nie dowiemy. No to może ty się nie dowiesz, no. Ja wiem, bo wiem, co się dzieje za kulisami. Boże mój. Człowieku, wejdź za te kulisy i się dowiesz. Porozmawiaj z ludźmi, którzy się tym zajmują. Porozmawiaj z ludźmi, profesjonalistami, fotografami, którzy... Dużymi, wielkimi fotografami. Nie YouTube'owymi, tak jak ja, czy Tomek, czy inni. No kurde. I, a, dokładnie, jak ten to siedzi w temacie, ten dobrze wie i tyle. No to matko kochana. Andrzejku, z obróbką jest teraz bez lusterkowcami. To jest tak jak JPG, RAW. To jest tak samo jak każdy inny system Sony. To są takie fale, wiesz, Andrzejku, to są takie fale. Coś pojawia się nowego i część osób ma na to napał, onanizację i tego typu rzeczy, a inni podchodzą do tego z pewnym dystansem. Także wiesz. Dobra, wy se tu paplajcie te swoje głupoty, a ja remontuję. No, remontuję kolejne zdjęcie. Nie to. Weźmie to poruchane. Jedna 160 sekundy na 150 mm. A da się. Na bezlusterkowcu ze świetną stabilizacją? Panie, takie poruszone zdjęcie? Nie może być. A który to mnie trollował tą swoją stabilizacją, bo już nie pamiętam. Nie może być. To już Adaś nie do ciebie pije, nie do ciebie. Dobra. Ogarniemy sobie światełka. Tu już muszę Dichazen troszkę mocniej podjechać, bo jest troszkę zamglenia przez to poruchanie. Troszkę jaskawości, troszkę saturacji. Nieco mamy zielonkawo, więc nieco... karmazynów się nam tutaj przyda. Samo zdjęcie bym delikatnie sobie ochłodził.
Okej, okay, teraz troszkę kontrastu. Dobra, na razie tak sobie tutaj to zostawimy. No troszkę jest zbyt mocno ochłodzone. Olympus, inna rozpiętość tonalna. 5450. Dobra, niech będzie i jakieś 27. Tinciochy. Okej. Okay. Dobra. Może weźmiemy sobie teraz tak właśnie. Pędzelek. Odmalujemy to, co mamy odmalować. I wiecie co? Tak szczerze mówiąc, jak się właśnie wie, co się robi, a nie coś się robiło dwa razy w życiu i się stwierdziło, nie, to za dużo czasu zajmuje, bo po prostu czegoś się nie umie, no to wiecie. A jak coś się robi i wie, co się robi, to można to szybko i sprawnie zrobić, poświęcając góra parę minut na jedną fotografię. Przy tej jeszcze będę opowiadał. Przy ginala sobie zrobię szybką obróbkę. Dobra, teraz przyseparujemy sobie nie zakres luminacji, przyzwyczajenie. Stąd sobie pobiorę zakres barw. Troszkę za mało. Nieco rozszerzę sobie to próbkowanie. Teraz wydłubię sobie z tego pędzelkiem oczka. I brwi. No niestety, tu dużej różnicy nie będzie widać przez to, że to zdjęcie jest właśnie poruszone. Paznokietki. I usteczka. Do usteczek sobie tu troszkę w tych miejscach nieco poprawię. Okej. Teraz, oczywiście, ściągnę sobie nieco przejrzystości. Delikatnie tekstury. No tutaj to robię malutko, no jest poruszone, więc no tutaj to wiele nic mi nie da. No, tak to się wyrażę. Tu mi wiele nie da. O, ale jest delikatnie zrobione. Teraz weźmy sobie oczka. Zaznaczmy, w sensie same białka oczu. Ściągam sobie tu nieco saturacji. Delikatnie nawet ciepła wprowadzę, bo są zbyt chłodne. Ok, teraz pędzelek na same źrenice. Tutaj troszeczkę więcej światła trzeba im wpuścić. I zwiększymy im trochę saturacji. Nawet zmniejszę nieco kontrastu, a dodam przejrzystości tekstury. Teraz tu nieco brwi.
troszeczkę przejrzystości i tekstury. I usta. Na nich dodamy saturacji. Ostrości nawet troszeczkę dodam na nich. Tekstury troszkę dam więcej w tym przypadku, przez względu na poruszenie, troszkę więcej przejrzystości. Saturacja i delikatnie tutaj zmienię im odcień. Może jeszcze troszeczkę. Okej. Dobra. I teraz tak. Jeszcze mam przebarwienia na tej skórze. Pewnie z chłodu, więc zrobię sobie nową maskę pędzlem. Nową maskę sobie zrobię pędzlem na twarzy. O, kurde. Tu może być, tu może być. Tu zejdziemy, wyłączę automaskę. Wyłączę sobie podgląd maski, przetnę to z zakresem koloru i wybieram kolor. Ten taki przekrwiony, że tak powiem. Teraz sobie włączę maskę. O, i tu mam te delikatne przekrwienia. Troszeczkę zmniejszę im karmazynów. Minimalnie ocieplę. Zmniejszę troszkę saturacji. Nawet zmienię im odcień, przechodząc bardziej na plus. O. Hopsa. Większych przekrwień już nie ma. Przechodzę sobie do całości zdjęcia. Teraz na całości zdjęcia jeszcze sobie dodam trochę światełek. Można przeprowadzić mocniejszą sobie teraz obróbkę tutaj, bo mamy widoczne tło, więc spróbujemy sobie wyseparować niebo. No, taka to jest taka separacja. Dobra, to ja dodam sobie do tego nieba jeszcze pędzlem. Tu w paru miejscach. Okej. Jeszcze sobie je przyciemnię. Przyrzucę na nim troszeczkę dehaze'a. Wprowadzę sobie filtr tabaczkowy. Zrobię. Przez co jeszcze tutaj sobie domaluję. Zrobię sobie delikatny filtr tabaczkowy. Z kontrastem. Okej. Jeszcze troszkę dehaze'a na całości. Nieco wyjdę sobie mocniej tutaj z cienia jeszcze. Teraz troszkę tych karmazynów mogę dodać z powrotem na 29. Podejdę. Zrobię zdjęcie takie dosyć na ciepło. No co jest z tym kadrem? Co on tak kadruje, jakby chciała, nie mógł. Tutaj kadr widziałbym w ten deseń. Może być nieco pochyły. Troszkę mniej pochyły. Okej. Jeszcze stamtąd sobie poprowadźmy światło.
Dobrze. Tak to zdjęcie bym tutaj widział. Jest poruszone, więc no tutaj różnic nie ma wiele. Ona tu jest naturalna, naturalny retusz. Polegający na, tutaj jeszcze mam do poprawki oczka. To jest naturalny retusz polegający na tym, że fotograf wziął i zaufał stabilizacji swojego aparatu. O. Będzie. No tutaj będzie ciężko. Zrobić przez barwy. W ogóle starajcie się nie fotografować w takim ostrym świetle. Fotografia w takim ostrym świetle jest... Szczególnie przy portrecie jest bardzo ciężka. Ludzie mrużą oczy, świecą się. Są bardzo mocne kontrasty, krótkie cienie. Ciężko jest po prostu to wszystko opanować. Dobrze. No, temperatura tak około 5000 kelwinów. Światło dzienne. Okej, dobra. Tutaj weźmiemy sobie i zrobimy... Zaznacz obiekty w formie postaci. Jestem. Chyba jestem. Przynajmniej mam taką nadzieję, że jestem. Marcin, przecież wiesz dobrze, że cały ostatni tydzień jechałem 1080p i było to samo. Więc po co się ograniczać, skoro to nic nie daje? Nie mam urazu do bezlusterkowców. Mam urazy do osób, które pieprzą głupoty. Po prostu. Dobra, dziamdziajcie se tam, dziamdziajcie. Ja sobie wracam tutaj. Hopsa. Co ja tu miałem zrobić? Dobra, tu teraz wyseparuję sobie kolor skóry. Dobrze, i tego od razu, zanim dostosuję, usuwam z bobasa. Okej. Nie, to nawet w porządku będzie, więc spoko.
tu już nawet mocno zjadę przejrzystością ze względu na te wszystkie refleksje, jakie występują. A tylko trochę z teksturą, żeby nie zrobić Plastic Fantastic. Teraz dodam jeszcze troszeczkę kontrastu. Delikatnie zmienię odcień skóry. O, na oczach tutaj nie ma co pracować, bo one i tak są bardzo zmrużone i bardzo w cieniu, także tutaj nic na to nie poradzę. W każdym razie ten prosty zabieg już nam bardzo pozytywnie wpłynął, chociażby na delikatne zmarszczki, jakie są na szyi, na co mniejsze refleksy skóry, jakie mamy, no oraz jej porowatość. Hopsa, no ale dużych refleksów się nie zniweluje. Owszem, można się pobawić pędzlem, ale zrobimy ciapę chlapę. Więc lepiej te refleksy zostawić, niż je usuwać. Szczególnie, że wiadomo, że to było ostre światło. Ostre słońce. Dobrze. Tu jeszcze sobie na całości zdjęcia nieco podpracuję. Weźmiemy troszeczkę na niebie, zwiększymy kontrastu i podjedziemy je dehaze'em. Może nawet je bardzo delikatnie ochłodzę. Dodam taką delikatną nutkę karmazynu i ściągnę mu świateł, to tak jeszcze nasze postacie troszeczkę odetnie od tła ładnie. Zdjęcie jeszcze spróbuję troszkę, nie, więcej nie mogę przyprostować, bo już utnę rączkę dzieciaczkowi. Okej, okay. Puszczę sobie swoją winietę kierunkującą. Hopsa. Delikatnie. Może jeszcze nieco wyjdę z cienia. No i przy tym zdjęciu tutaj na te refleksy dobrze by wpłynęła delikatna eska z obniżeniem świateł. Zrobienie takiego delikatnego vintage, że tak powiem. W ten sposób, z podniesieniem czerni, minimalnie sobie dodam tekstury na całości, troszkę dehaze'a na całości, ale jeszcze bym chciał sobie wyseparować tło, więc zaznaczę sobie nasze obiekty w postaci ludzi. Nie to. Tu. Odwrócę tą maskę i na tle sobie ściągnę przejrzystości tekstury. To jeszcze sobie ładniej tak odetnę osoby od tła. I na tym tle jeszcze sobie zwiększę troszkę kontrastu, może dodam nieco dehaze'a. Tak bardzo subtelnie. Ok. No i tak bym to poszedł. Ale tu jest za bardzo, jest ten histogram przesunięty do prawej. Chociaż, no, udało się sporo informacji i barw z tego odzyskać. Hopsa, a tutaj już zrobię na szybkiego po swojemu, w sensie nie tłumacząc. To nie będzie 5, to nie będzie 15 minut roboty. Olo Boga, znów czat zdominowany. Czy jest coś, co chciałby się wyrazić poza tematem? I chciałby o czymś pogadać? Czy poza tematem? Poza tematem bez lusterkowca, klapnięcia lustra i sztucznej inteligencji.
Cześć Jarku, witaj. Powiem wam, że dzisiaj po raz pierwszy wylądowałem na TikToku, ale z wyborowe foto. Na ktoś ochotę, to można zaobserwować. TikTok przez małpa wyborowe foto. Marcin, ale po co wyższe ISO do tego zdjęcia? O! 100 ISO jest bardzo dobre. Wystarczy statyw. I poruszenia nie będzie. Albo po prostu dobrze siebie ustabilizować samego. Że tak powiem. Nie robić na live view przede wszystkim, tylko korzystać z wizjera w aparacie. Wtedy mamy dużo mniejsze poruszenia na zdjęciach. Tutaj statyw, panie, i można spokojnie tutaj zastosować jedną 250 sekundy. Zejść może z przysłoną. Chociaż nie, to jest... Nie, przepraszam, tu z przysłoną nie da rady zejść. Nie, to tutaj muszę... Tutaj mogę delikatnie zwrócić honor. I tak, tutaj czułość by trzeba było troszkę podnieść. Chociaż nie, po co... Nie, kurwa, pff, co ja pieprzę. Jezu. Statyw i spokojnie 0,01 sekundy, 0,8. Na 150 mm przy matrycy AP mikro 4 trzecie i spokojnie zdjęcie zrobione. Ostrutkie nieporuszone. No, to domknąć do ósemki, zrobić na 1,8 albo 1,5 ze statywu, ryb i zdjęcie zrobione. Nie trzeba podnosić czułości, wprowadzając więcej szumu i ziarnistości do zdjęcia. Tak, fabryka RAW. Ale to też zależy, jak to robi zdjęcia. Znam takich, co na 1,500 by to poruszyli. A znam takich, co by spokojnie na 1,150, 1,100, nie no, 1,100 przesada, ale na 1,150 by tutaj nie poruszyli. Kamil Wiśniewski, dlatego że w aparacie pewnie masz włączony jakiś program. Na zasadzie jakiś profil aparatu. Lightroom ci zeruje zdjęcie do... Przede wszystkim do czystej postaci. Ale też w Lightroomie musisz sobie pamiętać, żeby sobie tutaj profil... Ja może na tym pokażę. O, popatrzcie, to jest nieobrabiane, nie? I masz tutaj histogram bardzo fajny. Dużo informacji. Natomiast jeżeli na przykład włączymy sobie... No tu skorzystam. Landscape. I masz włączony landscape, no to zobacz, jak już kontrasty się zmieniają. Czy jakiś standard, czy jakiś vivid. To już tutaj kontrasty mocno jadą. We flacie masz najbardziej wyciągniętą... We flacie i w neutralu masz najbardziej
najbardziej zbliżony histogram do rozpiętości tonalnej twojej matrycy. Dlatego przede wszystkim w aparacie, jak fotografujesz, to na aparacie sobie zmienić trzeba sobie zmienić profil na płaski. Adaś, nie obrabiam. Zdjęć tak, jak sobie zrobisz, tak jak sobie zamówisz, tak masz. Panie, jak ja bym chciał każde zdjęcie każdemu obrabiać, to ktokolwiek zamawia na wyborowe foto, to by to kosztowało 3 razy więcej niż kosztuje. Tak, oczywiście. To są zasady, które manipulujemy w zależności od naszych umiejętności i umiejętności doświadczenia i poznania aparatu. Poznania swojego sprzętu, możliwości jego. A przede wszystkim zachowań. Siema, Wir. Dobra, cisza na czacie. To sobie robię powoli. Już 2 godziny? Olo Boga. Znowu się przegadałem. Dobra, to robię bez gadania. Mam nadzieję, że Lightroom, że OBS mi nie wywali. Włączę sobie stoper. Tu będzie stoper. Dobra. Też nie śpieszę się z tym. Thank you.
Nie przełączam kamerki, tylko robię dalej. Okej, pyk. Nie wiem, w którym momencie to wywaliło, ale cóż. I pyk. Opsa. Stop. 9 minut 26 sekund.
Biorąc pod uwagę jeszcze z minutę na naprawę OBS-a, no to weźmy pod uwagę 8,5 minuty przy tym zdjęciu spędziłem. Strasznie długo. Strasznie długo i strasznie dużo. Okropnie. Proszę bardzo, tak się... prezentuję to zdjęcie. Jeszcze sobie troszeczkę na tle popracowałem. I na niebie. Nie tylko nad całym retuszem. Strasznie długo. Kurde. Niesamowicie. Biorąc pod uwagę, w półtorej godziny setkę zdjęć można przerobić. Kurde, okropnie dużo. Czasu. No. Pyk. Jeszcze mam to jarkowe, no i tak się zastanawiam nad nim. Nie trawi obrabiać zdjęć w żółtych pomieszczeniach. Robionych w żółtych pomieszczeniach. A to mam przez ten, przez śruby. Tyle razy się mordowałem, kurde, gdzieś jakiś... na jakichś paskudnych, sraczkowatych pokojach, co to tak mi waliło po twarzach. Bo to była masakra. Co zrobić? No delikatnie coś z tym zdjęciem zrobię, przerobię troszeczkę. O, dobra, odpadło. Tak Karol. 10 z 10, nie stówka. Siema. No nie da rady z tym porządku zrobić, kurwa, widzisz, no pieprzy się co chwilę i tyle, no. Nie mam pojęcia, co mu się dzieje i nie mam pojęcia, co się z nim dzieje. To już jest któraś wersja OBS-a, którą sprawdzam i się pieprzy. A co ja tu miałem zrobić? Kolory wydubać. O Boga, i oczywiście tak myślałem, będzie mi zbierać coś z tej bluzki. A chłopaki, jak macie, nie wiem, czy wy trolujecie, czy co, bo ciągle jakieś wąty, jakieś ale, nie wiem, no. Jesteście tacy mądrzy? No to proszę bardzo, proszę poprzesyłać swoje prace, mogą być gotowe, poobrabiane, porozmawiamy, ocenimy kadry, obróbkę, tego typu rzeczy. Ja nie mam z tym problemów. Jak sobie lubicie w tym, czy tamtym, czy siamtym sobie coś poprawiać, czy polepszać, no to zobaczymy, jak to działa. To jest jedna rzecz. Druga rzecz. Jak macie trollować, no to lepiej sobie idźcie, bo to też jest niepotrzebne. Takie zachowanie. I tyle. Wiem. To jest typowa polska odpowiedź. Ja wyrażam tylko swoją opinię. No jednakże... Żeby wyrażać swoją opinię, to trzeba mieć trochę wiedzy, trochę więcej niż tej zaczerpniętej z internetu. Tej zakulisowej wiedzy, że tak powiem. Jak sami żeście mówili. Bo tak szczerze mówiąc, jak macie mi zapierdzielać czat i nie dopuszczać innych do głosu,
wygadując głupoty, bo coś żeście tam gdzieś kiedyś przeczytali, no to wiecie. Co scenę nie zmieniłem? Nie zmieniła scena. Cały czas jest jedna i ta sama scena. Kiedy nie zmieniłem sceny, że nie było widać? Kurwa, to przez tego OBS-a pewnie zasranego. Skurde, błagam cię, Patryk, nie osłabiaj mnie. Patrzę, kiedy OBS-a wywali, bo mi Lightroom zaczął mocniej ścinać. A jeszcze działa. Pana Boga, co on tu zrobił? Usuń to. Chamie. Jeszcze mi tu jakiegoś światła brakuje. A, nie tam, kurde, co ja robię? Nie tym dziadem. Pindzel chciałem. Dobra, tuborowa winieta się nie sprawdzi, mamy światło boczne, więc trzeba sobie poradzić liniowymi. Przeciągniemy raz. Przeciągniemy tu troszkę drugi raz, ale tutaj sobie powrócimy na bieli na światłach. I jeszcze minimalnie z tej strony. Opsa. Troszkę ten żółty. Może go nieco odbarwię. Minimalnie przyciemnię. Działa to działa. Dobre. Hop i hop. Dzwoniłeś? Ja mam wyłączone dzwonki. Andrzej, jak też nie pisał. Ekran. No kurwa, zajebiście. No naprawdę. Super. Poprzestawiałem sobie te sceny i zwaliłem. No, czekaj. Ja sobie nawet przejadę. Zobaczę sobie, kiedy ja to... No kurde, całe ginalowe zdjęcie. Kuźwa mać. No to wybaczcie. No, to wybaczcie. Trudno. Troszkę skóra jest jeszcze taka zbyt różowawa, ale może nie tyle różowawa, co
powiedziałbym, że jest nieco za bardzo nasycona, więc troszeczkę ujmę sobie ze skóry nasycenia. Może delikatnie karmazynów jeszcze jej odejmę. Temperatury nie ruszam. A, o ustach zapomniałem. No to usta można sobie tu... Kurde, przybliżyć chciałem. Przybliżyć chciałem. Dobra, to zrobimy sobie na takim. O usteczkach zapomniałem. No to już naprawiamy tu ten mój błąd. Po prostu tak się skupiłem przy tym zdjęciu, że nawet sobie tu nie popatrzyłem. A zerkałem tylko cały czas na OBS-a, zamiast popatrzeć sobie, znaczy na OBS-a, na prawy dolny róg, gdzie mam, gdzie mi pokazuje przesyłanie OBS. O do Boga. No przepraszam was, bywa. Bywa i tak. O, dobre. Lepiej nie zrobię. Okej. Okay. Pyk i pyk. Jest tutaj cacy, cacy, cacy. Cacy. Dobra, zamykam. A, backupa włączyłem, dobra. Ale zamykam Lightrooma, bo będzie mi ten... zamulał tutaj. Nie wiem, to jest ewidentny jakiś konflikt Lightrooma z OBS-em. Nie wiem, czy to nie jest coś spowodowane kodekiem. Ale nie mam pojęcia, jak to naprawić. Naprawdę. Piotruś, możesz sobie całkowicie ściągnąć saturację na zdjęciu, doprowadzając do zdjęcia czarno-białego, ale zapisuj normalnie w profilu kolorowym sRGB. Bo tu chodzi o to, że jasny szlak mnie trafi. No. Żebyś nie zapisywał w profilu czarno-białym po prostu. Marcin, już takiego włosa po prostu nie chcę ciapać, bo już za bardzo mi ten Lightroom zaingeruje, kurde, w tego, no, w tego OBS-a. Że normalnie pierdolca idzie dostać z tym. Jeszcze żebym to miał pojęcie jakiekolwiek, co tu powoduje. A tu takowego nie mam. Nie wiem, może przepływ zmniejszę na 5 mega na sekundę. Dam niskie opóźnienie. No zobaczymy. Ale dzisiaj już tyle. No problem w tym, że trzeba byłoby kupić kartę do live'ów, że tak powiem. No, zasponsoruj. Kom by się znalazł? Ale panie, rachunki za prąd. No widzisz, kurde, no nie no, zły jestem, że tego nie przełączyłem, tego ekranu. No przepraszam was. No porobiłem sobie nowe sceny tutaj w OBS-ie, tak jak miałem kiedyś. Tylko po prostu się poprzyzwyczajałem i... Poza tym zacząłem się wkurwiać, że mi to wywala znowuż tego OBS-a, więc... No co mam zrobić?
No, Ivy 5, obróbka za kulisami. Słuchajcie, powracam z tym, nawet mi czat zresetowało, kurde. No ja mam wyciszone mam dzwonki, wyciszone, no widzę teraz, że są połączenia. Wyciszone mam dzwonki, bo słuchajcie, do mnie klienci potrafią dzwonić nawet i o północy, więc ja po prostu, może tak, tu mam telefon firmowy drugi, dlatego mam osobne numery. Dlatego jest tak, godziny pracy wyborowe foto są od 9 do 16 i w tym czasie odpisuję na maile, w tym czasie odbieram telefony i w ogóle. Potem wyłączam to wszystko. Mój prywatny numer na live też wyłączam, bo czasami jest, kurde, spam z Facebooka taki, że cały czas szlak by mnie trafił na live, aby mi to pękało. Także o. No nie patrzę, bo tak to jest, jak się ma dwa monitory, kurde, jeśli skupiony na jednym. Żeby to były dwa małe monitory, to bym widział. Jak to mam duży, ten główny, to... Zresztą, nieważne, no trudno, no. Oddycham, Jareczko, oddycham. O, ja nie lubię poniedziałku. A dzisiaj wieje, śnieżyca u mnie. Paskudnie. Okropnie, okropnie. No co zrobić? No, kometa leci, nie? Kuźwa, kometa leci. No to musi być spierdol pogodowy. Zobaczmy na następne dni, co się będzie działo z pogodą. Gdzie to jest? Tu. Ja już ślepy dzisiaj jestem. No. Chujowo, ale stabilnie. Deszcz, śnieg. Deszcz. Wiatr cały czas. W porywach do 55, do 60 bym powiedział. No i pełne zachmurzenie chmur wysokich, chmur niskich, przeplatane z mgłami. Widoczność sięgająca niekiedy widoczności zerowej. Maksymalna widza na 20 km. Najlepszych tych. Bolowego w transie, tak. Ale jest opóźnienie na live, ja pierdzielę. Przez to wszystko. Z 60 sekund opóźnienia będzie. No śnieg okej, okay, no ten wiatr jest okropny. Bo nawet mi wszystko z drzew zwala. A myślałem, że jeszcze wiecie, że napada sobie śniegu i sobie skoczę na zdjęcia jakichś w końcu ośnieżonych drzew porobić, coś, vloga nagrać. A tu tak kurde wieje, że No, nie, z tym OBS-em tutaj coś mam. Tak, tu najlepszy byłby drugi komputer do streamowania, tylko tak, do niego trzeba drugi monitor, do niego potrzeba kartę graficzną, kartę wideo, to nie są małe pieniądze, no. A ja tutaj mam dosyć mały kanał, żeby, kurde, co chwilę inwestować w komputer, bo mi się to potem rok zwraca, no wystarczy, że kupiłem RTX-a niedawno, dla którego dałem kupę kasy. Tylko pod te live'y. Ale żebyś wiedział, Jacek Sztandel, że przy takim wietrze nawet i na bardzo dobrym statywie można wszystko poruszyć. To jest prawda. Na przykład przy takim wietrze zapomnieć o jakiejkolwiek astrofotografii. No nie ma szans.
wszystko będzie poruszone, bo to mikrodrgnięcia już robi robotę. Już wszystko pierdzieli, tym bardziej jak się naświetla po parę minut jedną klatkę. A to co, robaczki, mamy prawie Titanica, prawie. 2 godziny 42 minuty. Myślę, że będziemy sobie kończyć. Widzimy się jutro o 21:00. Środa wolna i czwartek się widzimy. W międzyczasie, w miarę codziennie na Borowym kanale pojawiają się vlogi. Gorąco zapraszam. Gorąco zapraszam. Nie puszczałem kuponu Eurolotka. Szkoda. Dla mnie to szkoda pieniędzy wywalać na takie rzeczy. No, szkoda, pieniądzów szkoda. No, dobrze, robaczki. Kto tam jeszcze nie dał tej zasranej łapki, ja mam ochotę, to bardzo proszę o tą nieszczęsną łapkę w górę. Dla dokarmienia algorytmów i mojego ego. No, Ivy, ty nie żegnaj, bo my się będziemy widzieć jutro. Gdzie to się wybierasz? Na zawsze gdzieś uciekasz? No. Trzymajcie się, kochani. Dobranoc, miłej nocki. Hej. Teraz która to scena była? To? Nie to. O to. No. To pa, pa.